Dzisiaj zwiedzamy opuszczoną willę w Jaworznie. Najpierw obejdziemy ją sobie dookoła. Podobno miała być tutaj jakaś budowa tego obiektu. Miał być remontowany, ale to już tak chyba parę lat temu to zapowiedzieli i nic się tutaj nie dzieje. Chociaż tutaj okna wyglądają takie nowe. Ciekawe. Tutaj chyba mamy wejście do piwnicy. Ewidentnie widać, że tu bezdomni mieszkają. Dobra, tu chyba nic ciekawego. Wejdziemy tym głównym wejściem. Głównym wejściem, czyli przez okno, bo innego nie ma. Albo zresztą tutaj by szło, ale tutaj chyba też widzę. Coś jest. Tutaj już dach taki niezbyt stabilny. Ale okna naprawdę tutaj w tym miejscu akurat wyglądają takie nowe, jakby były w miarę. Może nie jakieś takie najnowsze całkiem, ale w miarę nowe. Elegancko się otwiera. No tu jest to właśnie ten taki taras chyba. Boczne wyjście z budynku. Te drzwi też całkiem takie fajne. No może faktycznie tutaj coś się montują, ale dzisiaj na szczęście tutaj nikogo nie zastałem jak na razie. Więc idziemy dalej. Tutaj takiej waty pełno mamy. Jeszcze tapeta nawet na ścianach jest. Tutaj mamy piwnicę. Idziemy dalej sprawdzić. Ale tam nie ma co iść. Tylko wejdziemy tak po tych schodach. Bo te schody jeszcze w miarę stabilnie wyglądają. Ale też trzeba ostrożnie iść.
O cholera, jakaś świeczka nawet, torba jakaś. Ciekawe. No tutaj to nie ma co iść, tak naprawdę. Jeszcze ciekawe, co tam jest za pomieszczenie, ale. Kurde, szkoda, że to tak wygląda. No, tam chyba nic ciekawego nawet też nie ma zresztą, bo tam jest taki sam. Takie samo to pomieszczenie widać. Tam też takie okna nawet nowe, tu zresztą też. Jedynie ciekawi mnie, co jest tam, ale nie opłaca się tu ryzykować, bo widzicie, jak to wygląda. Ale ogólnie to robi wrażenie. Nie ma co. Dobra, schodzimy na dół. Może stąd będzie widać na kamerze, mniej więcej. Ale chyba też nie za dużo tam jest. Dobra, idziemy dalej. Aha, czyli te wejście do tego pomieszczenia, co tam było, to będzie gdzieś mniej więcej nad tym właśnie pokojem tam u góry jakoś. Albo pójdę spytać tam Pawła na zewnątrz, czy on nie ma lamp może. Bo może się przygotował na to dzisiejsze zwiedzanie. Więc może będzie miał. Mam tutaj fajne kafelki takie. Tutaj też kafelki. Fajnie to wygląda, fajnie. O kurde. Pełno starych samochodzików jeszcze jest. Ciekawe, wszystko w jednym miejscu. Mamy jeszcze jakąś taką, nie wiem co to było właściwie, taki domek mały. A tu i na pewno styropianu jest, nic ciekawego. Dobra, jesteśmy w piwnicy. Tu jest pełne wyposażenie. Na bogato.
Nie, tu bezdomni mieszkają jak nic. Te rzeczy wyglądają na takie w miarę świeże, faktycznie. Tu mamy tą wannę i tą miskę. Tu jakieś worki ze śmieciami. Idziemy tu. No, tu same worki ze śmieciami tylko. No, tu mamy tył tego budynku. Podwórko z tyłu. Tu jeszcze jakieś stare bojlery chyba. Dobra, to idziemy tam z powrotem. Przejdziemy się jeszcze raz tą piwnicą. Dobra, to tu już wszystko myśmy obejrzeli. Z piwnicy można wychodzić. W zasadzie to myślałem, że tutaj będzie więcej do oglądania, bo tak ten obiekt z zewnątrz wydaje się taki większy, ale na miejscu się okazuje, że jednak nie za dużo tu jest zwiedzenia. Jest taki w sumie szybki wypad, taka szybka wycieczka. Jak ktoś po drodze ma, to się opłaca przyjechać, ale tak jakby ktoś z daleka miał dojeżdżać, to nie opłaca się. Bo tak w sumie fajne do zwiedzenia, ale nie ma tu nic takiego wartego, żeby przyjeżdżać jakoś z daleka specjalnie. A tam na poddaszu to tak trochę ryzykownie, żeby tam wchodzić. A poza tym tam jest tylko takie jedno pomieszczenie tak naprawdę do zobaczenia, więc nawet się chyba tam nie opłaca za bardzo wchodzić i ryzykować życia albo zdrowia, bo nie warte to jest tego. A tak z zewnątrz też fajnie wygląda. To by było na tyle. Dzisiaj zwiedzanie już na tym zakończymy. I dzięki za oglądanie. Na razie.